Właśnie znajdujemy się przed hotelem Haston. Już za chwilę rozpocznie się ta najważniejsza noc dla tegorocznych maturzystów. Jesteśmy tutaj dlatego, że Bolo TV jest zawsze tam, gdzie dzieje się akcja. Relacje poprowadzą Konrad Szydło i Ania Świerczek. Tradycyjnie na studniówce nie mogło zabraknąć znakomitego poloneza. Odtańczono go wspólnie z nauczycielami, co odbyło się w iście szlacheckim stylu. Taniec prowadziła pani dyrektor, Danuta Daszkiewicz-Ordyłowska, wraz z Tomkiem Nowakowskim. Koordynator tegorocznego poloneza, profesor Agata Michalska, czuwała nad jego przebiegiem, jednocześnie krocząc dumnie w drugiej parze. Musimy przyznać, że początek imprezy wypadł niezwykle dobrze. W zespole Kalina przy AWF-ie wrocławskim od wielu lat, od 30 lat się zajmuję tańcem. I stworzenie takiego układu to jest kolejny układ, który ja tworzę od 30 lat. Więc nie nastręcza to jakichś problemów. A uczniowie, którzy prezentują taniec, pani jakoś wybiera ich, czy po prostu się zgłaszają? Nie, są to uczniowie chętni, którzy chcą po prostu spróbować się też w tańcu i pokazać, że każdy właściwie może tańczyć. Kto tylko chce, może spróbować. A jak pani ocenia taniec, który dzisiaj widzieliśmy? Powiem, że nas to dużo pracy czekało na nas, bo prawie półtora miesiąca ćwiczyli. Co dzisiaj zaprezentowali, wyszło im świetnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rozmawiamy teraz z panią profesor Magdaleną Parys-Wasepkiewicz, wychowawczynią klasy 3 B. Jest pani wychowawczynią już 3 lata. Myślę, że to też powoduje, że między panią a pani dziećmi wytworzyła się taka więź. Ja mam taką nadzieję. Jak przyszli, to w klasie pierwszej to były takie dzieciaczki, a dzisiaj to już są dorośli ludzie. Dziękujemy bardzo. Porozmawiamy teraz z panią dyrektor, Danutą Daszkiewicz-Ordyłowską. Mamy do pani takie pytanie. To nie jest pani pierwsza studniówka, to jakby na pewno, ale proszę powiedzieć, czy emocje, które pani czuje, no bo wydaje nam się, że to jest bardzo wielki moment, czy one są co roku takie same, czy jednak to już jest jakaś rutyna? Moja pierwsza studniówka to oczywiście była moja studniówka, którą do dzisiaj pamiętam, która była niezwykle udana. Natomiast te wszystkie studniówki w 12, powiem tak, każda jest inna, bo i uczniowie są inni. Natomiast każdej studniówce towarzyszą emocje. Dzisiaj też było mnóstwo emocji. Pokazowy polonez, później polonez. Potem oglądamy wszystkie dzieci. Te piękne dziewczyny, przystojnych chłopców. Każda studniówka jest inna, ale każda wiąże się z wielkimi emocjami. A w perspektywie czasu, czy pani studniówka i to, co się na niej działo, jaki był program artystyczny, znacznie odbiega od tego, jak wygląda ona w dzisiejszych czasach? Moja studniówka była inaczej organizowana. Tutaj mamy piękne wnętrza, profesjonalną obsługę. Moją studniówkę organizowali rodzice. Była w szkole, w sali gimnastycznej, a więc my musieliśmy zadbać o wystrój. Więc myślę, że tak strasznie nie różnimy się. Natomiast forma studniówki na pewno tak. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Z każdą godziną impreza się rozkręcała, a jej uczestnicy tańczyli coraz żwawiej i radośniej. Szaleństwo nie miało końca i wszyscy świetnie się bawili. Na balu tańczyli nie tylko przyszli maturzyści, ale także nauczyciele. Każdy miał okazję zaszaleć na parkiecie. Po paru godzinach zabawy nastąpiła przerwa, podczas której tegoroczni maturzyści dziękowali swoim wychowawcom i nauczycielom za opiekę i pracę. Grono pedagogiczne zostało obdarowane bukietami kwiatów.
czasie przerwy zostały również ogłoszone wyniki konkursu. Nauczyciele byli oceniani w 6 kategoriach, takich jak na przykład nauczyciel złotousty czy wdechę. Porozmawiamy z panią profesor Agnieszką Bejnarską, która zdobyła tytuł super chrobrego w kategorii nauczyciel wdechę. Pani profesor, czy to jest dla pani zaskoczenie, czy myśli pani jednak, że jest pani lubiana przez uczniów? To znaczy każda nagroda jest zaskoczeniem. Czy jestem lubiana? Nie wiem, czy to była kategoria, czy jest lubiana, tylko była kategoria nauczyciel wdechę. Podobno było głosowanie. Każdy pewnie rozumie to hasło troszkę inaczej, ale najważniejsze, że zrobiłam tą piękną szarpę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Powiedzcie nam, jak się bawicie na dzisiejszej studniówce? Super, naprawdę zabawa jest świetna. A czy muzyka wam odpowiada? Bardzo. O, i dobra muzyka. Muzyka jest dobra. Tak. Z tego Ola zawsze tu potrzebna. Gdzieś jak się muzyki A, powiedzcie mi, jak smakuje wam jedzenie? No do jedzenia mam pewne zastrzeżenie, ale ogólnie może być. Począć lepiej. Zaczęli dobrze. Zaczęli dobrze. Drugie danie było dziwne. Czyli jeżeli moglibyście przyjść tutaj jeszcze raz i pobawić się tak samo? Oczywiście. No to super, dziękujemy. Ile czasu zajęło się przygotowanie się do dzisiejszej imprezy? Do dzisiejszej? To jakoś 6 godzin. Tak? Tak, 6 godzin. Okej, dzięki wielkie.